Mia Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, piękno Jerozolimy, a zwłaszcza świątyni jerozolimskiej, w starożytności była wręcz legendarna. Mówiło się o tym, że nie było gmachu równego świątyni jerozolimskiej. Dzieje Jerozolimy jednak. A zwłaszcza jej świątyni, to w sposób alegoryczny tragiczna historia o ludzkiej wolności. To opowieść o ludzkiej wolności, która właśnie z racji tego, iż dana jest przez Boga, może zaprowadzić człowieka do zbawienia, ale jednocześnie także może skutkować jego całkowitym. Upadkiem. Dzisiaj Jezus Chrystus przepowiada swoim uczniom los tego niezwykłego miasta, które miało szczególne błogosławieństwo, i szczególną rolę w dziejach, w historii całego świata w dziejach historii odkupienia. Jezus mówi wszystko, co tutaj widzicie. Powiadam Wam, że nie zostanie tu kamień na kamieniu, który nie zostałby zepsuty. W owej bowiem chwili Jezus zobaczył to miasto za kilkadziesiąt lat bardzo zdewastowane, całkowicie zrównane z ziemią z jednego powodu najgłębszego duchowego powodu ponieważ to miasto nie rozpoznało czasu na wiedzenia. Przez tego, którego oczekiwano w tym mieście od setek lat. Mesjasz przemierzał ulicy tego miasta, dokonywał tam cudów, nauczał dobrej nowiny. Mieszkańcy oglądali to wszystko i słuchali na własne uszy i oglądali własnymi oczami. Jednak finalnie nic to dla nich nie znaczyło. Izraelici bowiem przyjęli inną drogę do wolności. Fałszywą koncepcję budowania pokoju przez walkę zbrojną i przemoc. Tak chcieli wywalczyć swój pokój i tak utożsamiali się z niezależnością polityczną. I dzisiaj musimy rozważyć tą wizję upadku Jerozolimy, jaką przedstawia nam Jezus, bowiem jest ona prawdziwie alegoryczna dla losów każdego z nas. Zosobna, żydowski historyk Józef Flawiusz zostawia nam bardzo wnikliwy i przerażający opis Jerozolimy właśnie w tym czasie. W czasie oblegania przez wojska rzymskie Tytusa. Ma to miejsce... Kilkadziesiąt lat po tym, co wydarzyło się w dzisiejszej Ewangelii. I Flawiusz pisze, że nie było miasta, które wzbiłoby się tak wysoko, a jednocześnie później tak głęboko upadło. Wszelkie nieszczęścia wszystkich czasów, pisze ten historyk, były niczym przy tym, co spotkało Żydów w tamtym czasie w Jerozolimie. I ten obraz jest prawdziwie przerażający, bowiem nawet w momencie oblężenia Żydzi nie przestawają spełniać absolutnie swoich najbardziej największych narodowych, niejako wad wynikających z odrzucenia Mesjasza, skuceni wewnętrznie. Mimo wielkiego ucisku powstają tam liczne frakcje, które... Sprawiają, że los ich staje się tak tragiczny, że zaczynają być podobni zwierzętom. Tak nisko upadają w swojej godności. I koniec końców wojska Tytusa zdobywają miasto. Zabitych można liczyć w setkach tysięcy, jednak przed upadkiem, tym militarnym. Kroczy upadek duchowy, którego doświadcza to, to miasto, bowiem pojawia się w nim wielu zwodzicieli, wielu oszustów. Są nawet tacy, którzy obiecują rozdzielenie wód Jordanu. Są tacy, którzy obiecują, że na pustyni czeka ich wybawienie. Dla zguby wielu więc wyprowadzają Izraelitów na pustynię. Pojedyncze proroctwa. Pojedyncze stronnictwa zaczynają niejako wysuwać swoich fałszywych proroków po to, aby podburzyć do walki z Rzymianami. Jeszcze w ostatnim dniu przed upadkiem Jerozolimy tysiące ludzi ginie w świątyni, bowiem któryś z fałszywych proroków obiecał im, że właśnie tam uzyskają wyzwolenie. Przerażający to obraz. Jednak Bóg do samego końca walczy o Jerozolimę. Wiemy o tym już nie tylko od Józefa Flawiusza, ale także od tacyta, że w Jerozolimie w czasie poprzedzającym upadek jej, z... następują wydarzenia prawdziwie cudowne, prawdziwie majestatyczne, prawdziwe, prawdziwie prorocze. Takie, które mają niego pobudzić mieszkańców Jerozolimy, pobudzić w nich natchnienie do poznania Mesjasza, do poznania tego, iż popełnili błąd, do poznania tego, że czeka ich niechybny upadek. Wszystko to niestety, to odbywanie kary za to jakże tragiczne hasło, które Żydzi. Wspólnie wykrzyknęli. Krew Jego niech spadnie na nas i na nasze dzieci. Przez cały rok nad Jerozolimą miała ukazywać się kometa w kształcie miecza. Jeszcze przed wybuchem wojny, a kilka dni przed najazdem, wielka światłość miała otaczać ołtarz w świątyni i trwać przez pół godziny. Także zdawało się wszystkim, że był jasny dzień. Wszystkie te łaski, wszystkie te cudowne znaki zostają jednak odrzucone i one już nie powracają. Jerozolima nie zrozumiała, nie przyjęła tej szczególnej łaski nawrócenia. Święty Mateusz pisze, Dzisiejszą Ewangelię, całą swoją Ewangelię około 20 lat po wniebowstąpieniu, a blisko 28 lat przed zburzeniem Jerozolimy. I rzeczywiście było wąskie grono, które skorzystało na tej przypowieści, na tym ostrzeżeniu. To byli chrześcijanie, którzy zbiegli do małego miasta Pella, gdzie ocalili swoje życie i majątek. Wiedzieli bowiem, jak mają się zachować, bowiem słyszeli proroctwa i strzeżenia, które płynęły z, z ust Jezusa. Jednak około dwóch, dwa miliony mieszkańców Jerozolimy nie poszło ich śladem. I oni wszyscy zostali w tym czasie, w tym mieście, które doświadczyło tej wielkiej tragedii. Możemy pytać się, dlaczego. Żydzi z uporem zamknęli oczy na tą przedwieczną światłość, o której pisze święty Jan w prorogu swojej Ewangelii. Wiedział Jezus, że przyjdzie dla Jerozolimy łaska, która będzie ostatnia. I ten obraz tego miasta, które ponosi tak wielką karę, niech będzie dla nas także ostrzeżeniem. Życie każdego człowieka składa się niejako z dwóch pojęć odnoszących się do czasu: chronos i kairos. Dwa pojęcia, które zostały wywiedzione z teologii, z filozofii. Chronos to zwykły czas, powiedzielibyśmy, sekwencje zdarzeń naszego życia. To to, co odmierzają wskazówki zegara. Jednak dla nas dużo bardziej istotny jest ów Kairos, czas, który jest szczególnym czasem danym nam do działania, to czas, który wynika z pewnych bardzo określonych zdarzeń naszego życia, wynika z tych inspiracji wewnętrznych naszego serca, które zaczynamy odczuwać w wyniku działania Boga. I ten czas już nie wróci to łaska dana tylko i wyłącznie w tym momencie, która ma nas zaprowadzić do zbawienia. Jesteśmy zobowiązani odpowiadać na te właśnie Boże natchnienie. Jerozolima jest jak dusza każdego z nas od momentu chrztu świętego, który jest dla nas wrotami łaski płynącej z tego sakramentu Bóg nawiedza nas niejako swoją obecnością, jednak zawsze wiemy o tym, że koniec końców szanuje naszą wolność i jesteśmy w stanie niestety także w sposób tragiczny go odrzucić, bo chociaż Bóg rzeczywiście niewątpliwie kieruje losami świata i losami każdego człowieka, to jednak zawsze z wielką miłością i szacunkiem odnosi się do naszej wolności, którą u nas obdarzył I grzesznik to nikt inny jak ta właśnie dumna Jerozolima, która jest ufna w swoje siły i spogląda z pogardą na naukę Jezusa. Przy pierwszych szturmach tego nieprzyjaciela duszy, który przecież zawsze będzie u bram naszej duszy, dusza, która odrzuca Jezusa, zaczyna odczuwać. Pewien szczególny, szczególną tęsknotę dla utraconej łaski. Zaczyna po omacku szukać jakiegoś proroka, kogoś, kto da jej jakąś możliwość odnalezienia się w danej sytuacji. Jednak wiedzmy, że nigdy wtedy taki prorok nie będzie nikim, kto rzeczywiście zaprowadziłby tą duszę do, do zbawienia. Jesteśmy zobowiązani do tego, aby. Także i teraz uciekać, jakowi chrześcijanie w Pella, zawsze wtedy, kiedy czujemy, że u bram naszej duszy stoi ten nieprzyjaciel duszy, nic bowiem nie zmieniło się od tamtego czasu. Jedną z bardzo ciekawych definicji obłędu jest Nazwanie go powtarzaniem pewnych czynności, licząc na inny rezultat końcowy, zwłaszcza wtedy, kiedy okoliczności zupełnie się nie zmieniają, a przecież żadne okoliczności w naszym życiu duchowym nie zmienią się, zawsze będziemy naznaczeni grzechem pierworodnym. A zawsze będzie także i ów nieprzyjaciel dusz, który będzie czychał tylko na to, aby zaprowadzić nas ku wiecznemu potępieniu. I tym obłędem dla nas jest niebudowanie swojego życia na Ewangelii, niebudowanie całej społeczności ludzkiej na panowaniu Jezusa Chrystusa. Wszyscy dziś jesteśmy Mądrzejsi od uczniów Zbawiciela, mądrzejsi o dwadzieścia wieków. Niezliczone przykłady tragicznych skutków nierozpoznania, nawiedzenia przez przez nawiedzenia nas przez Zbawiciela, niech będą dla nas przestrogą. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.